Wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby porozmawiać o bateriach, które w każdym domu są używane i później stają się prędzej czy później odpadami. Od dzisiaj w reużytkowni będzie stał pojemnik na baterie, do którego mieszkańcy będą mogli nawet po zakończeniu tego świętowania dzisiejszego dnia baterii przynieść i pozostawić baterie w bezpiecznym miejscu, skąd będą przekazane do dalszego zagospodarowania, czyli będzie odzysk metali ciężkich dokonywany z tych baterii, no i właściwa ich dalsza utylizacja. Właściwa segregacja pozwala na dalsze przetwarzanie tych baterii w sposób właściwy i bezpieczny dla środowiska. Pojemniki znajdują się nie tylko w reużytkowni od dnia dzisiejszego, ale także często w obiektach użytku publicznego, w szkołach, a także jeżeli ktoś ma baterie, można je oddać do miejskiego punktu elektroodpadów, do których już jest 32 w Opolu. Będzie możliwość także skorzystania z takiego nietypowego urządzenia, które pozwoli sprawdzić poziom baterii. To jest urządzenie, które także staramy się, żeby było dostępne nie tylko w Urzędzie Miasta, korzystamy z tego na co dzień, ale chcemy, żeby także było w reużytkowni i pozostało do testowania baterii. Nie tylko akumulatorków, stopnia ich naładowania, ale także zwykłych baterii, które często wyciągamy z urządzeń i nie wiemy, czy wszystkie są zużyte do końca, czy jeszcze mogą posłużyć, a na pewno część baterii dalej mogłaby być wykorzystana chociażby do zegarków. Miała Pani okazję przetestować urządzenie, które sprawdza żywotność baterii. No jak tam wyszło? No oddałam wszystkie, które już się nie dawały do kolejnego użytku, więc cieszę się, że mogłam tutaj przynieść i wiem, że trafią w dobre miejsce. Baterie wyrzucone do odpadów komunalnych są bardzo niebezpieczne i mogą zanieczyścić wodę, więc wypadałoby jednak, tym bardziej, że mamy taką możliwość, oddać je w takie miejsce, które, tak jak mówię, jest bezpieczne dla nich. Przerzuciliśmy się na wielorazowe, więc ładujemy, żeby nie produkować nowych śmieci, a z tymi, które się jeszcze plączą po domu i się znajdują pod kanapą albo w jakichś zapomnianych kątach, to myślę, że jak najbardziej skorzystamy. Na pewno dorzucimy też swoje baterie zużyte. Czy u Was w okolicy jest jedno z tych 32 punktów na oddanie baterii? Tak, jest obok nas, od razu jak wychodzimy z domu i tam pomalutku, krok po kroku jakaś płyta, zużyta bateria czy żarówka. Także dbamy i wrzucamy. Można wziąć baterie z domu i sprawdzić ich żywotność, sprawdzić to, czy się nadają, czy nie. I co Pani sądzi o takim pomyśle? Uważam, że to rewelacyjny pomysł, choćby z racji tego, że myślimy wszyscy ekologicznie i chcemy myśleć ekologicznie. Reużytkownia jest rewelacyjnym miejscem, odkąd tylko powstała w Opolu. My jako w ogóle społeczność też nauczycielska bardzo korzystamy. Ja mieszkam w okolicach dalekich od centrum, więc tam nie ma już tych punktów, więc tutaj zawsze wygodniej byłoby nam przynieść, chociaż my też jako placówki oświatowe oczywiście prowadzimy zbiórki baterii i u nas też zbieramy w mojej placówce baterie do specjalnego pudła. Wiem, że znajdują się niebezpieczne substancje w środku baterii. Należy to izolować i dlatego składamy to wszystko w odpowiednim miejscu, tak żeby wiadomo było już, że to jest w tym miejscu i odpowiednie służby zajmowały się już świadomie w tym, żeby te baterie się nie wylewały na coś, co potem może być w jakiś sposób, trudno to przetworzyć.